Ej, no nie spodziewałam się tego. Tutaj widzę błąd po prostu. Chciałam się przyczepić, ale jednak nie mam do czego. Nie bardzo mi się to podoba. Ja nie mogę się na to zgodzić. A jestem upierdliwa masakra. Nie spodziewałam się, że w polskim programie tego się doczekamy. Wow! Cześć, witam cię w drugiej części najlepszych. Twoja twarz brzmi znajomo ostatniej edycji. Było ostatnio super, było wspaniale, zatrważająco, niespodziewanie z różnych względów i bardzo mi się podobało. Więc teraz druga część, kolejne kilka występów, które w ocenie mojego zespołu były najlepsze i dlatego teraz reagujemy na nie. A cześć, jeżeli mnie jeszcze nie znasz, nazywam się Gosia Sacała, jestem nauczycielką śpiewu, trenerką głosu, pedagogzką wokalną i uczę, jak śpiewać zdrowo, pięknie i z duszą, czyli tak, żeby nie bolało, żeby się podobało innym i żeby było prawdziwie i autentycznie dla ciebie, twoim prawdziwym, wyjątkowym, wspaniałym głosem, bo ty też masz piękny głos. Serio. No i dobra, nie przeciągamy więcej. Jeżeli interesują cię moje edukacyjne sprawy, bardzo dużo jest na Instagramie, tam są wyróżnione stories, możesz sobie poczytać, co oferuję, do czego zapraszam. A teraz zapraszam cię na wspólną reakcję kilku najlepszych występów. Twoja twarz brzmi znajomo. Zacznijmy od Aleksandry Szwed, którą ja osobiście bardzo dobrze pamiętam z Rodziny Zastępczej. To jest chyba ta sama kobieta. To jest w ogóle niesamowite, bo ja czuję, że dojrzewałam razem z nią i to było takie super urocze, więc teraz to, że ona śpiewa w programie i mogę słuchać tego, jest dla mnie super ekscytujące. I Aleksandra Szwed będzie śpiewać piosenkę Kelis. O, to też klasyk moich lat dziesięcych. W ogóle nie wiedziałam, że Ola Szwed śpiewa. To też jest nowa rzecz. Showed you that I loved you more than once. There's nothing left there to decide. Said you might trick me once, won't let you trick me twice. Ej, no nie spodziewałam się tego. Przesłuchałam teraz tego występu, na który się wzorowali i tam Kelis była strasznie chora, coś było bardzo nie tak, więc posłuchamy fragmentu z oryginalnego wideo, bo chcę ten głos porównać i zobaczyć. No, słychać delikatnie, oczywiście inną barwę. Powiem wam, że to jest znikome. Oczywiście, że inna barwa głosu, ale sposób, frazowanie, wysławianie się, dykcja, to jak ona te słowa tak niedokładnie wyraźnie mówi, tak trochę sypleni, może nie sypleni, ale tak leniwie je wypowiada. To wszystko jest po prostu identyko. I jest to to samo umiejscowienie w buzi tego dźwięku. Chwila, jeszcze raz. Martwię się o to, bo Kelis... Będzie to góra? Okej, no właśnie, dobra. Więc to, co mnie martwi, znowu, podobnie jak w poprzednim odcinku, kiedy porównywałam chyba Filipa Lato do Elvisa, że wokalista coverujący, czyli dzisiaj obecna Ola Szwed, jest po prostu lepszą wokalistką niż oryginał. W sensie ma zdrowszy głos. Zdrowy głos to znaczy głos dźwięczny, bez żadnej dysfonii, czyli bez zaburzeń fonacji. Dysfonia to są zaburzenia brzmienia albo w stronę przepowietrzenia głosu, albo w stronę takiego przeciążenia i napięcia, jakiejś chropowatości, różnego rodzaju zaburzenia. I teraz Kelis ma głos zjechany po prostu i ten występ, którym się wzorowali, twoja twarz brzmi znajomo, on według mnie nieprzypadkowy był taki straszny, w sensie to, że ona miała chory głos, to, że miała po prostu jakieś tam ludzie pisali w komentarzach przeziębienie czy coś. No, do przewidzenia, jeżeli śpiewa się w taki sposób z dysfonią cały czas, a Kelis tak śpiewa, czyli po prostu ma mało dźwięczny głos. Ola Szwed, teraz konkretnie mi chodzi o tą górę. Jest takie bardzo słabo dźwięczne. Ola starała się to naśladować, ale przez to, że ma zdrowy głos, nie była w stanie zrobić tego chorego głosu. Tak? Czy jakby słychać, jak dużo dźwięczniej i bardziej brzmiąco brzmi Ola masło maślane, ale po prostu jest dźwięczna. Bardzo trudno jest zdrowemu głosowi udawać, że jest chory. Bardzo trudno.
I chory to nie jest tutaj użyte w słowie, jakby w znaczeniu pejoratywnym, tylko faktycznym. To było dobre, to było bliskie. Tak, tak, tak. Trochę stłęgowane, to było bardzo bliskie. Cały czas mocno dźwięczne, dużo mocniej dźwięczne niż u Kelly's. Styl bardzo podobny, frazowanie bardzo podobne, to jak ona mówi i jak układa słowa w buzi, bardzo podobne. Tak, tak. No dobrze, już złapała. Jedna rzecz, jakaś drobna niedoróbka jeszcze. Kelly's jest jeszcze bardziej wyluzowana z tym swoim swagiem, jakby jeszcze miała więcej w tyłku, a Ola jednak trochę za bardzo się starała tutaj, przed chwilą. Nie była tak super wyluzowana i nie miała tak totalnie gdzieś wszystkiego. No, ale to tylko to. Oprócz tego bardzo dobry występ i to, co powiedziałam, że zdrowy głos nie może udawać chorego, w sensie bardzo trudno to zrobić, dlatego że bardzo trudno jest naśladować. Nawet jeżeli zdrowy głos śpiewa falsetem, to ten falset po prostu brzmi zdrowo. On brzmi delikatnie, łagodnie, puszyście, ale nie brzmi szeleszcząco i chropowato. To jest bardzo trudne, żeby takie coś zrobić, żeby tak fałdy głosowe ułożyć, żeby one na przykład tylko zwierały się w 2/3. Tak jak na przykład w chorych głosach czasami się zwierają w 2/3. Zdrowy głos po prostu ma całe zwarcie i teraz, żeby unieruchomić 1/3, to praktycznie niemożliwe. Nie mamy takiej władzy nad krtanią, żeby tak zrobić. Więc no, jakby wiecie, mała niedoróbka pod tym względem, ale no nie dziwię się, bo nie da się tego zrobić. Mateusz Ziółko, który śpiewa Krzysztofa Krawczyka. To będzie ciekawe bardzo. Na zewnątrz mgła, tylko ziąb i deszcz. Dobre. A dla mnie świat w ciepłym świetle świec. Zwyśmienity. Okej, okay. Pamiętacie ostatnio, jak Mateusz Ziółko udawał Sama Smitha? Mówiłam, że jego cała energia poszła na powstrzymywanie swojego głosu. Tutaj na szczęście nie musi tego robić. Śpiewa trochę niżej. Nie musi tak się bardzo wysilać, żeby zatrzymać. Ale znowu uważam, Mateusz Ziółko ma lepszy głos niż Krzysztof Krawczyk. Więc jakby to też jest pewnego rodzaju umiejętność, żeby ograniczyć to, co byś normalnie chciał zrobić jako artysta, żeby tą piosenkę zaśpiewać dobrze. Znaczy nie to, że Krzysztof nie śpiewał dobrze, śpiewał bardzo dobrze. Ale na przykład chodzi mi o pierwszą frazę. Na zewnątrz o! Na przykład to, że Krzysztof Krawczyk prawie nigdy nie trzymał długo dźwięcznego dźwięku. On robił na zewnątrz mgła. I potem się wyciszał. A ledwo Mateusz zaczął śpiewać i jego pierwsza fraza na zewnątrz mgła ciągnie. I to dużo dźwięczniej i dłużej niż Krzysztof oryginalnie ciągnął. I od razu to mi zwróciło uwagę, że Krzysztof tak, nie wiem, czy nawet potrafił. A może to jest kwestia potrafienia. Może po prostu nie chciał, może miał inny styl. Więc na przykład tutaj widzę błąd po prostu Mateusza, nie? Tylko ziąb i ty. Ale reszta zarąbiście. A dla mnie świat super! W ciepłym świetle świec. Troszeczkę czasami za czysto? Brzmieniowo? Elektryczny smak. Dobrze, dobrze. Smak było super. Punkt. To też było super. Nawet 1000 lat. Nawet 1000 lat. To lat, mi chodzi o to, to są takie drobnostki. Wiem, że się czepiam, ale to jest Mateusz Ziółko, więc mogę się czepiać. My też musimy z tym żyć, to jest potworne. Nawet 1000 lat. Nie, dobra, cofam. Chciałam się przyczepić, ale jednak nie mam do czego, bo chodzi mi o to, że Krzysztof Krawczyk bardzo często robił takie coś, że podczas trzymania dźwięku nie trzymał go jednolicie, tylko zmieniał w trakcie jego trwania umiejscowienie, spychał je do tyłu ten dźwięk, delikatnie zmieniał alikwoty w buzi, często samogłoska traciła swój kształt, było a potem nagle było e, na przykład, w trakcie trwania dźwięku. I myślałam teraz, że Mateusz tego nie zrobił, ale jednak to zrobił, więc odwołuję swoje różne czepialstwo. Bo jesteś ty. Tak jest, dobrze. Znów przy mnie budzi się. Bardzo dobrze. Bo jesteś ty.
wciąż czuję, że bo jesteś ty. Czasami mam wrażenie, że trochę za długie dźwięki są zbyt jednolite. Ale to jest dobre, chcieć. Bo jesteś ty. Ta manipulacja samogłoską. Bardzo dobra. Super. Nie liczyć dni. Super to było. Ciągle zmieniać się. No. Sprawić mi czas. Wciąż on mijał. Tak, bo Krzysztof bardzo rzadko czystymi samogłoskami śpiewał. One są takie zmanipulowane. Nie liczy się. Super rzecz, super. Bo jesteś ty. Mateusz Żiuch jest tak absurdalnie utalentowanym wokalistą, że to jest po prostu niewiarygodne. On potrafi tyle różnych głosów zrobić. Ale podobno ma też Maria Tyszkiewicz, więc to też totalnie propsuje. No, bardzo mi się to podobało. Bardzo dobra podróba. Super. Teraz mamy Filipa Lato jako Brian Johnson z ADC. Co ja powiedziałam wcześniej? Matko Bosko, mówię, co się stanęło? Brian Johnson z ACDC. I tutaj, no, z tej strony jeszcze Filipa nie słyszałam, więc to będzie bardzo interesujące. Oczywiście będziemy porównywać z oryginałem. Dobra. Cicho ty, Robert. Almost. Prawie. Ale kurczę, nie. No, wiecie co, nie bardzo mi się to podoba. W sensie, jest bardzo trudne, żeby zrobić to, co robił Brian Johnson inaczej. Filip używa innej kombinacji efektów i to jest problem. Filip Lato teraz korzysta z kombinacji trochę screamu i trochę rattle. Rattle to jest dosyć, to jest tak jak wrona. Nie. To jest ten efekt. Efekt wrony, okej? Okay? I to jest rattle. Brian Johnson robi distortion plus scream. Nie rattle. To jest inny typ efektu wokalnego. Nawet powiedziałabym, że to jest bardzo wysoki growl w niektórych momentach u Briana. To jest inny efekt. No i ja nie mogę się na to zgodzić. To nie jest to samo, niestety. Cały czas pod spodem jest distortion. Prawie nigdy nie ma czystego głosu. A u Filipa niestety jest. To jest bardziej rattle niż distortion. Oprócz tego, przepraszam, bo może takie wrażenie teraz odnosicie, że w ogóle mi się nie podoba i uważam, że Filip nie potrafi. No nie, to jest bardzo imponujące. Filip robi to świetnie. Oprócz tego, że to jest inny efekt. Tego nie mogę tutaj odpuścić, ale oprócz tego Filip jest niesamowity. Super! I te ruchy! I nawet, okej, bo u Briana Johnsona też to było słychać, żeby robić to, co teraz robią chłopaki, Filip i Brian Johnson. Na tych wysokich dźwiękach muszą być w trybie M2 funkcjonowania krtani, czyli w trybie, w którym mięsień tarczowo-nalewkowy nie jest aktywny, dlatego że to by spowodowało, żeby się cali pozaciskali. Są po prostu za wysoko. Ta-da! Chociaż nie, raczej większość mężczyzn nie ma takiego zasięgu, żeby to robić. Zwłaszcza, że słychać wielokrotnie na nagraniach ACDC, że kiedy Brian to wykonuje, to czasami tak jakby omsknie mu się i wejdzie na chwilę w mocniejsze zwarcie i słychać takie zająknięcie w dół głosu. I teraz to samo, co się u Filipa wydarzyło. Trochę na słowie mi było takie omsknięcie i to jest dokładnie to, co robi Brian. Identycznie to samo. Jest to świetny występ. Wszystko zarobiliście
Oprócz tego, że to jest zbyt czyste. Wanna say. Nie umiem fałszować. Rattle jako efekt jest zbyt elegancki na moje gusta, w sensie do tej muzyki. Ja kocham Rattle w ogóle ze wszystkich efektów najbardziej. Uważam, że super pasuje do popu, że można używać go nawet w balladach i że często robi to Aguilera i robi to często Beyoncé. I dużo dziewczyn takich popowych używa tego efektu, bo po prostu on jest bardzo fajny. Taki classy, z klasą, z gustem. Ale AC/DC używa distortion. Tam musi być brud, tam musi być a nie, jakby to nie jest to samo. O, tu było bardzo blisko distortion. No, dobra, może nie tak bardzo, ale trochę blisko. Świetny. Filip jest świetny. Uwielbiam go. Ale też, słuchajcie, jeszcze inna kwestia jest taka, że przy używaniu efektów wokalnych, ekstremalnych efektów wokalnych, jeżeli nie ćwiczysz regularnie tego, nie budujesz zdolności krtani do zniesienia takiego rodzaju wibracji, bo wtedy inne struktury wibrują, nie tylko fałdy głosowe, tylko też fałdy rzekome, chrząstki nalewkowate i inne rzeczy. I teraz, jeżeli nie budujesz swojej zdolności wytrzymywania tego, bardzo łatwo jest w ogóle stracić głos. Więc żeby taką piosenkę udźwignąć, która trwa prawie 3 minuty takiego darcia ryja, to trzeba to robić przynajmniej przez jakieś 3-4 tygodnie, żeby w ogóle zbudować zdolność do tego, żeby udźwignąć taki występ i dalej mieć głos. Więc tutaj wielkie szapoba do Filipa, zarąbiście, oprócz tego, że nie ten efekt. A jestem upierdliwa masakra. Ty wariatka jesteś. Tylko wstyd przed ludźmi tylko. Jeszcze raz posłucham Briana chwilę. No nie, 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 w ogóle inny efekt. Nie ma co gadać w ogóle. Dobra, teraz Maria Tyszkiewicz śpiewająca Only Love Can Hurt Like This, Palomy Faith. Okidoki. To też będzie bardzo ciekawe. Paloma jest bardzo wyjątkowa w swoim brzmieniu. Wydaje mi się, że troszkę za ciężko, za mało jaskrawości w głosie. Tak, no, Paloma Faith ma dużo więcej twangu, dużo więcej jaskrawości, jasnych częstotliwości, wysokich częstotliwości w głosie. Maria robi bardzo dobrą robotę stylistycznie i brzmieniowo jest podobnie, tylko trzeba byłoby podbić twang, żeby było jeszcze więcej twangu, jeszcze więcej wysokich częstotliwości. Dla porównania szybko Paloma. Tak. Tell myself. Jest dużo tego. U Marii troszkę za mało. Ciuteczkę dosłownie. Only love can hurt like this. No na E można było bardzo dużo zrobić. W tych miejscach this Paloma robiła taki twang, taki fest po prostu, a Maria ledwo co w ogóle tam tą nagłośnie tknęła. Za mało tego twangu. Twang to jest taki efekt wokalny, znowu tu dużo efektów się pojawia, no żeby udawać kogoś, to trzeba efektami to naprawiać, bo niektórzy mają takie głosy, a inni muszą używać efektów. No więc twang to też jest efekt wokalny, z kolei polegający na obniżeniu naszej chrząstki w krtani nagłośni, która pochylając się zmniejsza jakby korytarz dla dźwięku. Wcześniej był duży, teraz jest mały, więc wysokie częstotliwości się tam gniotą i jest dźwięk jak taki klakson albo taka kaczka. No i właśnie tego było trochę za mało u Marii. Stylistycznie świetnie. O, i dodaję tego twangu, ale malutko.
Maria jest genialna. Co oni tam kombinują? Ludzie złoci. Wydaje mi się, że jest trochę za mało E w tym i I. Nie, okej. Nie, to dobrze Maria zrobiła, bardzo dobrze. Super, zrobiła to. Oprócz tego, że Maria super udaje innych ludzi, to jeszcze sama jest zjawiskowa bardzo i taka przykuwająca uwagę i taka jakaś, że po prostu cię wciąga. No nie wiem, mam takie poczucie, że ona jest naprawdę wyjątkową osobowością, że jest w niej coś tak wyjątkowego i tak wspaniałego. Ach, jeszcze została ponownie Maria Tyszkiewicz, tym razem robiąca za Christinę Aguilerę, co nie spodziewałam się, że w polskim programie tego się doczekamy, bo jest to bardzo trudna rzecz do zrobienia, ale... Zobaczmy. Czy to z burleski? Chyba tak. Nie, to jest chyba Ain't No Other Man. Blisko, ale jednak daleko. Nocy jest ciemniej i spada temperatura. Ale żebym powiedziała głupio. Blisko, jednak daleko. W sensie, że dobrym tropem, ale takiego potrzeba jeszcze 2 tygodni do pracowania szczegółów. Christina nie jest taka niechlujna, jest bardzo precyzyjna w swoich riffach. Każdy dźwięk jest zawsze zaznaczony. Tutaj było dużo takich byle jakich tam podjazdów, zjazdów. No nie, to by nie przeszło Christinę w życiu. Natomiast brzmieniowo bardzo blisko. Okej, to nie trafiłam. To jest z burleski, tak. Mega. Definitywnie słychać, że to nie jest głos Christiny, więc tutaj nie ma się co jakby łudzić, ale oprócz tego umiejscowienie głosu, obniżana krtań, efekt rattle, czyli właściwy efekt dla piosenki i dla wokalisty, stylistycznie wszystko jest blisko, wszystko jest super, brawo Maria, w ogóle żeby zrobić takie coś, żeby tak śpiewać, to też w ogóle trzeba już dużo umieć, nie? Więc brawo. Ale połowa riffów jest niechlujna. Połowa jest zarąbista, a połowa jest taka, że... Bodźców, sorry, miałam problem, żeby się skupić w ogóle. Co ja słucham, co ja patrzę? Ale kto ma odpowiadać?
Ja? Wow! No to, to, co powiedziałam, w sumie zgadzam się z tym, co powiedziałam wcześniej, że gdyby tylko precyzja wszystkich riffów została naprawiona, to byłoby to doskonałe i odpuściłabym wszystkie niedociągnięcia takie brzmieniowe, ale niestety nie było tej precyzji tak w 50%. 50% riffów miała super precyzję, a 50% była bardzo słaba i taka wręcz jakby początkujący to robił. W sensie, oczywiście Marysia Tyszkiewicz nie jest początkująca i w ogóle tego nie insynuuje. Śpiewa świetnie i robi genialne rzeczy z głosem, ale niektóre z jej riffów były takie bardzo toporne i takie niechlujne i takie rozmemłane i w ogóle nieprecyzyjne i tego nie mogę też odpuścić, bo to jest po prostu kwestia pracy i wprawienia się. Więc super, że Christina Aguilera i myślę, że nikt inny by tego nie zrobił lepiej, ale myślę, że Maria może zrobić to lepiej. Jestem wymagająca dzisiaj. To jest tyle występów na dzisiaj. I teraz oczywiście robimy ranking tego, co teraz posłuchałam. Więc chwila. Okej, piąte miejsce w mojej opinii zajmuje... Oj, to jest bardzo przykre, przepraszam. Filip Lato jako Brian Johnson. Dlatego, że po prostu nie mogę tego odpuścić, że nikt tego nie strzaił, a może strzaili i odpuścili. No, nawet jeżeli by to było strzajone i po prostu odpuszczone, no to nie, po prostu inny efekt wokalny totalnie zmienia piosenkę. To tak jakby nagle zaśpiewać What a Wonderful World tego Louis Armstronga na twangu. No, dobra, może przesadzam, bo między rattle a distortion nie ma takiej różnicy jak między growlem a twangiem. Ale zupełnie inny efekt wokalny, to jest zupełnie inny efekt brzmieniowy, okej? Okay? O to chciałam powiedzieć, więc Filip Lato na piątym miejscu. Na czwartym miejscu Maria Tyszkiewicz jako Aguilera z powodu niechlujności riffów. Tylko z tego powodu. Nie mogę tego odpuścić, bo wiem, że jest super utalentowaną wokalistką i gdyby tylko troszkę dali jej może więcej czasu, zrobiłaby to 50 razy lepiej. Na trzecim miejscu Aleksandra Szwed jako Kelis. Zabrakło mi vibe'u jakby w klimacie, w śpiewaniu. Jakby w tym, jak ona rusza ustami i te słowa były czasami takie niewyraźne, to był ten klimat, ale jakby całość występu była taka bardziej sztywna, a Kelis była totalnie rozluźniona. Więc to plus to, że no wydaje mi się, że można było mniej dźwięcznie. Na drugim miejscu Maria Tyszkiewicz jako Paloma Faith. Wyśmienita, magnetyzująca, po prostu chce się patrzeć, ale za mało twangu, dlatego nie pierwsze miejsce. A na pierwszym miejscu Mateusz Ziółko jako Krzysztof Krawczyk, który był po prostu niezrównany, niesamowity, wyśmienity, no najlepszy, no on jest po prostu świetny. Generalnie uważam, że tak jak oglądam te najlepsze występy, bo ogólnie nie oglądam telewizji, nie oglądam programów, więc jakby nie śledzę na bieżąco losu wszystkich programów, ale to, co oglądam tutaj dla was w reakcjach Mateusz Ziółko, Maria Tyszkiewicz i Filip Lato, to jest jeszcze Asia Skrzynecka. To jest taka czwórka, która po prostu robi najlepsze rzeczy pod słońcem ever. Są niesamowici, bardzo jestem dumna z tego, że my takich ludzi w Polsce i, no nie wiem, bardzo doceniam. Super! To tyle na dzisiaj. Dajcie znać w komentarzu, czy też tak wam się podobały, czy są jakieś inne występy, które też są wybitnie najlepsze, a które przegapiłam i ominęłam i jak ja w ogóle śmiem. Dajcie znać w komentarzu, napisz, co powinnam obejrzeć następnym razem. Jeżeli się zbierze odpowiednia ilość takich świetnych występów, no to może będzie trzecia część jeszcze z tej edycji Twoja twarz brzmi znajomo. A jeżeli nie, to do zobaczenia na kolejnym filmie, który będzie, jeszcze nie wiem jaki. Zobaczymy. Buziaki. Pa, pa. Subskrybujcie, lajkujcie, Instagram też followujcie. Bye, bye!